Dzień dobry, witajcie. Witam się z wami o godzinie 12. Tak spod prysznica, ale to dlatego mam jeszcze mokrą głowę, bo po prostu od rana stałam w kuchni. Pokażę wam, co już mam gotowe. Gotowe mam już jabłka i jabłka oczywiście posłużą mi do szarlotki. Tutaj w Thermomixie robią się rzeczy, które wykorzystam. Wykorzystam do mojego farszu do pierogów. To będą pierogi z kapustą i z grzybami. No i właśnie, jeszcze muszę dopakować prezenty, których nie zdążyłam zapakować wczoraj, dlatego że no jakoś tak mi wolno szło, a przyszli już Julia z Mariuszem. Także no, prezent mój i prezent Andrzeja został do dopakowania, to pokażę wam to później. Teraz się biorę za te pierogi, bo mam 3 godziny, żeby to wszystko ogarnąć, dlatego że potem muszę wyjść zrobić sobie paznokcie. No, i zaraz jeszcze otworzę kalendarze adwentowe i pokażę wam może, co takiego w nich wylosowałam, ale to może poczekam, aż mi bańka wyschnie i może jednak najpierw zajmę się tymi pierogami, bo nie mam zielonego pojęcia, jak dużo ich wyjdzie. Wybrałam w Thermomixie tam jakby najbardziej bogatą wersję, nie? Tam można wybrać na 4, 6 albo 8 osób. Ja wybrałam porcję na 8 osób. Nie mam zielonego pojęcia, ile tych pierogów wyjdzie, ale no myślę, że trochę ich będzie, bo to było 600 gramów samej kapusty, jeszcze były grzyby. No, na testo też pójdzie sporo mąki, więc myślę, że będzie tego całkiem dużo, ale bardzo mnie to cieszy, dlatego że no właśnie, pierogi sama robię tylko przy okazji świąt i takie wiecie, pierogi na Wigilię tak naprawdę robi mama Andrzeja. One są już gotowe od jakiegoś czasu. Ja tutaj robię pierogi, żebyśmy mieli je w domu. Część pewnie dzisiaj zjemy, a część po prostu sobie zamrożę. I będą na ten czas taki około świąteczny, takie obiady na szybko. Dobra, lecę do mojego Thermomixa. Andrzej montuje mi kolędę, która pojawi się jutro na cudawiankach. Także pracowity dzionek. Włosy mi jeszcze do końca nie wyschły. Ale już do was wracam, mój farsz, potem wam go pokażę, do pierogów. Jest już gotowy w ogóle, już jakiś czas temu jakby skończył się robić, a ja w dalszym ciągu mam takie momenty, że od tej cebuli, która się tam do niego dusiła, chce mi się płakać. No, ale do rzeczy. Bo jest trochę rzeczy, które jeszcze trzeba dzisiaj zrobić. Może przejdę do tego, że pokażę wam, co takiego dzisiaj było w kalendarzach. Szybko, krótko i na temat. Jeżeli chodzi o Ritualsa, była to pomadka. Wygląda w ten sposób. Ma piękny napis. Jest to balsam. Bardzo fajnie się otwiera tym guziczkiem tutaj. O, wyskakuje, wyciągamy. Ona nawet ma kolorek. O, coś tutaj, on już ten... No nieważne. W każdym razie, nie będę tego testować, przetestuję sobie to może jutro. Naprawdę bardzo ładnie wygląda to zapięcie. Także fajny pomysł na prezent, jeżeli chodzi o... o co? O Body Shopa. To mamy tutaj maskę w płacie, jest to koncentrat młodości. Miałam serum z tej serii. Powiem wam, że mam w internecie bardzo dużo zwolenników, a jeszcze więcej przeciwników, dlatego że no skład tego serum... jest taki o, na drugim składzie chyba jest alkohol, no i alkohol jest powiedzmy przewodnikiem w kosmetykach, natomiast tutaj jest go dużo i tych opinii jest no wiele, naprawdę przeróżnych. W moim przypadku ja mam cerę taką powiedzmy mieszaną, może w kierunku, no nie, po prostu mieszaną może raczej, ale ze skłonnościami do niedoskonałości i używałam sobie tego może tak bardziej punktowo, kiedy miałam problemy i miałam wrażenie, że szybko mi właśnie zasuszało te zmiany. Także ja byłam zadowolona, z tego się bardzo cieszę, na pewno tego użyję. Dobra, przejdźmy szybko do tych prezentów, do tego, co nam jeszcze zostało do spakowania. Mam do spakowania buty Andrzeja, tutaj mam kartonik, są to Adidasy, pokażę wam na szybko, żeby już potem po świętach tego nie robić. Są to Superstar, czyli taki model
który w Adidasie jest wiecznie żywy. Mój brat się śmieje, że to są buty dla starych ludzi. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Uważam, że jest to ponadczasowy model. Sama chciałam sobie super stary kupić, natomiast miałam problem, bo już nie będę mówić dokładnie rozmiarami, bo nie chcę skłamać, ale załóżmy, że 38 było takie mocno na styk, że czułam, że jak będę chodziła, będzie bolał mnie palec, a jak założyłam tam 38 i 2 trzecie, to z kolei jakby, wiecie, jakby ten fragment, o ten, który jest z tej gumy, przy chodzeniu tak mi się to układało, że mi się to wbijało w nogę i było to dla mnie bardzo niewygodne, więc finalnie się na super stare nie zdecydowałam, a szkoda, bo byliśmy z Andrzejkiem tacy maci-maci, także to są buty dla Andrzejka. Mogłam nawet powiedzieć, ile kosztowały? Nie, nie mogę, bo chyba nie ma tu już paragonu w środku. Ale zamówiłam je przez internet na stronie e-obuwia. Akurat przed świętami był kod zniżkowy, więc wyczaiłam je trochę taniej. Jeżeli chodzi o mój prezent, też są te buty, czyli prezent bardzo praktyczny. Tutaj no pudełko już mówi, jaki model jest w środku. Wybrałam sobie klasyczne, najacze. Biało, czarne, z czarną Nike'ą, tak się prezentują. O, klasyka gatunku. Bardzo się cieszę, bo no zawsze chciałam kupić te buty, ale zawsze było mi szkoda pieniędzy. Tak jak mówię, o tyle spoko, mam taki rozmiar, to jest 38,5, że załapałam się w rozmiarówkę dziecięcą, więc były trochę tańsze. Także tak, bardzo mnie to ucieszyło. W sensie to, że zaoszczędziłam, no bo wiecie, wydać 5,5 stówki na buty to trochę boli. 4,5 też boli, no ale zawsze stówka w kieszeni. No, także to zaraz zapakuję. Jeszcze chciałam się wam pochwalić, bo miałam urodziny i ogólnie te prezenty, które tu mam, to są prezenty właśnie urodzinowo-świąteczne, dlatego że wybraliśmy sobie takie dosyć konkretne rzeczy. Dostałam też, nie mam tego jak wam pokazać, bo to leży w lodówce i w lodówce leżeć musi. Dostałam też ampułki, które potem wykorzystujemy z Anią podczas moich zabiegów, także zabiegi właśnie i ampułki różnej maści były też moim prezentem urodzinowo-świątecznym, no od Ani, od rodziców Andrzeja. Także tak, wiem też jaki dostanę prezent od mamy, ale nie mam go pod ręką, więc tego akurat wam nie pokażę. Chciałam wam też pokazać prezenty, które dostałam na urodziny. Wczoraj widzieliśmy się z Julką i Mariuszem. Ja miałam dla nich prezenciki świąteczne, oni mieli dla mnie prezent urodzinowy. No i dostałam same ekstra rzeczy, także bardzo się cieszę, bo mam tutaj taką maseczkę na ustka. Tu są płatki pod oczy. Firma, którą bardzo lubię, miałam od nich krem, tonik i krwawy peeling. Tutaj coś nowego, to jest dla mnie nowość, nie używałam tego kosmetyku. Julka mówi, że jest bardzo fajny, właśnie z kofeiną, także mega się cieszę. No i słuchajcie, no po prostu taki piękny zapach to jest. Możecie mi zazdrościć, Body Shop. No i tutaj przepięknie pachnąca, to jest marakuja, prawda? No. Passione frutte. No, o Jezu, ale przepięknie to pachnie. Słuchajcie, ja już to otwierałam wcześniej. I jejku, to jest taki, o, taki piękny, słodki zapach. Naprawdę. Marakuje? Dobrze mówię? Chyba marakuje. Nieważne. Pachnie pięknie, słodko, owocowo. Czyli tak jak lubię. To mega mnie ucieszyło. Dostaliśmy też od nich prezenty, dlatego że byli we Francji. Byli w Paryżu. W ogóle byli w Paryżu podczas meczu. Tego, w sensie w tym okresie, kiedy był finał, kiedy grała Argentyna z Francją i powiem wam, że trochę się o nich bałam, jak ten mecz się skończył i Francja przegrała, ale udało im się bezpiecznie dotrzeć do hotelu, także nic się nie stało. Powiem wam w ogóle, że nawet nagrywałam materiał z tego, jak oglądaliśmy mecz z Andrzejem, ale wyglądałam w nim tragicznie, bo musicie mi uwierzyć na słowo, naprawdę mocno mnie rozłożyło. I powiem wam, że było mi tak przykro, jak ta Francja przegrała, dlatego że... Ojku, ciekawe, czy ktoś mnie teraz nie znienawidzi, ale nie znoszę Messiego. Po prostu nie znoszę, to jest taki mały, wredny karakan. No, po prostu ma coś takiego w sobie, że absolutnie nie budzi mojej sympatii. Przez co kibicowałam Francji i miałam nadzieję, że po tych wszystkich wyczynach Kyliana Mbappe, no Francja wygra. Ale nie wygrałam. W ogóle strasznie mnie też rozbawiły wszystkie te memy. A jak to było? Mam Beppe. Mam Beppe i coś jeszcze było? Beppe. Ma...
Mekambe. I Makumba w ogóle też gdzieś widzieliśmy. Mekambe. Także strasznie śmiesznie ludzie przekręcają. Bo to jest najlepszy piłkarz teraz na świecie. On taki drogi był. Ten Mekambe. Mbeppe. No właśnie ten Beppe, tak. On był świetny. No, naprawdę był świetny. Powiem wam, że przeżywałam ten mecz strasznie. Nie spodziewałam się, że aż tak bardzo mnie to dotknie, ale po prostu żyłam nadzieją, naprawdę żyłam nadzieją, że to Francja obroni ten tytuł. Ale nie udało się. Jeszcze potem fani Messiego zrobili akcję na Instagramie i jajko przestało być najbardziej lubianym postem na Instagramie. Teraz najbardziej lubianym postem jest właśnie Messi z tym swoim trofeum. No ale niech mu będzie. Coś jeszcze z prezentów? Tak, coś jeszcze z prezentów. Dostałam prezenty, słuchajcie, w pracy. To było takie miłe. Padły pytania, co takiego mogłabym chcieć, więc się sprecyzowałam. Nie wiem, czy to o mnie wiecie, ale kocham, absolutnie kocham wszystkie książki Nicholasa Sparksa. I prawie wszystkie je mam. Brakuje mi 3, więc dostałam 2 w prezencie. Mega się cieszę. Jak tylko je dostałam, to 3 sobie domówiłam, żeby moja kolekcja była pełna. Nie mam tylko tej książki, coś tam z moim bratem. Ale to nie jest książka, w sensie wiecie, to nie jest żadna powieść romantyczna, tylko o ile dobrze kojarzę, to jest chyba coś takiego w sensie o prawdziwej relacji Nicholasa z jego bratem, tak chyba około biograficzna jest to książka. Jej nie mam i nie potrzebuję jej w mojej kolekcji, natomiast wszystkie inne, o nawet jakbyście tutaj zerknęli, to obok mnie tu na dole też leżą Nicholasy Sparksy i w szafce mam, no naprawdę no. No nie da się chyba tego powiedzieć inaczej. Mam, w tym momencie jestem dumną posiadaczką absolutnie wszystkich dzieł Nicholasa Sparksa. Tu mam ostatnie, właśnie będę to otwierać. Andrzej przed sekundą wyszedł z domu, słuchajcie. Mam dla niego taki mini prezent, niespodziankę. Chociaż powiem wam, że boję się, że on to zaraz zobaczy, bo on dzisiaj tak montuje te vlogi. Jak tylko coś nagram, to on to zrzuca z karty i od razu wrzuca w program. No i właśnie, no i montuje vloga. Żebyśmy mogli go dla was wypuścić. Kupiłam sobie brakującą książkę Nicholasa Sparksa, więc teraz już mogę powiedzieć, że mam wszystkie. No i kupiłam coś oczywiście dla Andrzeja, no bo no, nie byłabym sobą, gdybym nie kupiła. Co roku kupuję Andrzejowi, jeżeli się pojawiają, książki Clarksona na Mikołajki. W tym roku na Mikołajki kupiliśmy sobie piżamki, więc nic straconego. Wyszła nowa książka i ja ją mam. Kurier ją dzisiaj przyniósł, w ogóle nas obudził, bo Julka i Mariusz byli u nas dość długo, w zasadzie, więc tak, kurier nas obudził. No, to teraz to spakuję, pozawijam to w papier i będę żyła nadzieją, że Andrzejowi się nie będzie chciało montować tego materiału, oby tak było, bo jak nie, to zaraz się dowie, co dla niego mam i nie będzie niespodzianki. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o prezenty. Mogę wam jeszcze powiedzieć, że z takich rzeczy, które będą jakby nie do końca pakowalne, a w zasadzie będą pakowalne, ale w kopertki, mam takie ładne koperty świąteczne, no to dla rodziców Andrzeja mamy przygotowany voucher do teatru i w sumie chyba co roku kupujemy coś takiego, bo rodzice Andrzeja po prostu lubią teatr, a teatr nie jest najtańszą rozrywką, także zawsze podarowywujemy, kupujemy zawsze voucher. Zazwyczaj jest to voucher do Romy. Pytałam nawet mamę, bo w tym momencie w Romie grają Aidę, ja Aidę widziałam, myślałam, że rodzice też widzieli, ale okazuje się, że nie. Także może to będzie Roma, może to będzie Teatr Kwadrat, jeszcze musimy się zastanowić, ale to będzie najłatwiejszy prezent do ogarnięcia, bo to jest kwestia kliknięcia tego w internecie i wydrukowania tego kuponiku. I to jest tyle. Jeżeli chodzi o prezenty, to będą jeszcze perfumy. Ja wiem, że dostanę perfumy, ale to pokażę wam je jednak już po świętach, bo ich tu nie mam. Mam też tu prezent dla mojego brata, ale nie będę go pakowała, bo najpierw musi ten prezent przymierzyć. Może pokażę wam... Nie, no nie pokażę wam, nie będę mu zabierać radości. No jest to kolejna paczka z najacza. Jest tutaj dres, bardzo kosztowny dres. Mój brat jest bardzo wysokim, młodym mężczyzną, także niełatwo jest kupić dla niego dresy. Tutaj właśnie jest bluza i są spodnie dresowe, które będą prezentem między innymi od nas, bo to nie był najtańszy dres, także to jest taki, wiecie, prezent też składkowy. No i myślałam na początku, żeby to zapakować, ale mój brat musi to chyba najpierw przymierzyć. Chociaż z drugiej strony i tak tego już nie zwrócę teraz przed świętami, więc
Przemyślę to. Może zaraz jednak owinę to w papier. Zadzwonię do niego i go po prostu o to zapytam. Czy chce to przymierzyć sobie jutro, czy dzisiaj, jak mu to podrzucimy, już będzie chciał to mierzyć. Mój Andrzej poszedł jeszcze do Galerii Mokotów. Skoczyć musi do Zarki, musi, no nie musi, poprosiłam go o to. Mama mnie poprosiła, żebym kupiła jej kartę prezentową do Zary i no właśnie, siedzę w kuchni dużą część, nie? Także poprosiłam Andrzeja, żeby mi pomógł, bo o dziwo ma dzisiaj taki całkiem luźniejszy dzień. Także tak, chyba tyle. Przejdę do pakowania i potem wam pokażę, jak wszystko prezentuje się przed choinką. I to będzie chyba tyle. I tak sobie myślę, że pewnie podzielimy materiał na dwie części, więc pewnie poprzedni vlog dziwnie się skończy, a ten dziwnie się zacznie. Ale wyszło tego całkiem sporo. Widzę, że już teraz gadam do was 30 minut, nie 30, 13. Sorry, znikam w takim razie i zaraz wam pokażę, jak wyglądają moje prezenty, które są zapakowane. Tak prezentują się nasze prezenty. Wczoraj był tu jeszcze zapakowany w szary papier i wstążkę prezent Julki i prezent Mariusza, no ale one już spod choinki zniknęły. Jeżeli chodzi o Adasia, to tutaj rzeczy mamy w torebeczkach. Tu są prezenty dla mojej mamy i babci. Tu prezent dla mnie, dla Andrzejka nasze buty. Nakupowałam w tym roku znowu wstążeczek i kokardek takich, wiecie, żeby przylepić, ale jednak ten szary papier mi się skończył, bo jest go w rolce, było go w rolce dużo mniej niż takiego kolorowego papieru. Dobra, zmywara się skończyła, więc idźmy może do tych pierogów. Powiem wam, że jakoś słabo zarządzam moim czasem. Otworzę zmywarkę, ale to jest bałagan, ale mówi się trudno. Obstawiam, że większość z was pewnie żyje chwilowo w takim chaosie. Tutaj jest mój farsz do pierogów. Powinnam wyrobić ciasto, ale nie wiem, szczerze mówiąc, czy to robić, bo mam paznokcie umówione i chyba nie zdążę ich już teraz zawinąć. A potem wczoraj jeszcze muszę jechać do mamy i też nie będę miała czasu. Nie mam pojęcia, kiedy ja to wszystko będę robić. Pisałam do salonu, czy może mają wolne miejsce, czy mogę przyjść na paznokcie wcześniej. Ale mi nie odpisują, pewnie są bardzo zajęci. Powiem wam, że ten farsz wygląda pięknie. Andrzej go już próbował i jest naprawdę przepyszny. 3 razy w życiu robiłam pierogi. W zasadzie to jest 3. raz. 2 razy wcześniej robiłam sama z jakiegoś tam przepisu w internecie. To jest przepis z Thermomixa. No i bije to. Te pierogi, które robiłam wcześniej, mimo że one były smaczne, to jednak to jest dużo lepsze. Zużyłam w ogóle wszystkie grzyby, które miałam od babci. Miałam ich tak akurat pod przepis. 130 gramów potrzebowałam tych grzybów i było 129. Także akurat. No. Dobra. Ja powinnam wyrobić teraz ciasto, ale muszę się zastanowić, czy będę je wyrabiać, czy nie. Spróbuję może do salonu zadzwonić, bo zawsze piszę na Messengerze. Umawiam się przez Messengera. Ale no właśnie. Tym razem chyba nie mają czasu na to, żeby mi odpisać, więc... O, może się przekręcę. Więc chyba jednak zadzwonię, żeby się upewnić, czy nie mogę przyjść wcześniej, bo bardzo chętnie bym poszła. Wtedy by mi trochę ułatwiło życie. Dobra. Koniec mojego gadania. Przynajmniej na ten moment. Zmykam.